Rozdział 8. Urodzajne drzewo figowe. Gdy gałązka figowca upada na dobrą, wilgotną glebę, to szybko wypuszcza korzonki, wrasta w ziemię i pokrywa się liśćmi. Gałęzie drzewa figowego mają niekiedy do 20 arszynów długości, w nawiasie jeden arszyn od 71 do 81 cm. Podobnie do figowca wyrastają na ziemi Boże przymioty – miłosierdzie, dobroć, miłość. Jeśli wypowiedziane dobre słowo lub dobry uczynek padają na dobrą glebę, to ukorzeniają się i wypuszczają swoje gałęzie na wszystkie strony. I to jest prawdziwy zakon Boży. W Orzycy, w domu Stjepana, po wizycie Aniścienki nastąpiła wielka zmiana. Przez dom jakby przeszedł dobry anioł, który przebudził do życia i zostawił swój niewidzialny, dobry ślad. Zmiana w Stjepanie poraziła wszystkich. Kiedy Stjepan odprowadził Iwana, przyniósł ze sobą jeszcze jedną Ewangelię dla cioci Iry. Klęknął przed ojcem i matką na kolanach i przeprosił za to, że bez pytania zaprosił gościa na nocleg, że często był pyskaty względem matki i nie wykonywał poleceń ojca oraz za wiele innego. A teraz już nigdy nie będę robił nic złego, mówił ze łzami nowy Stjepan. A wszystko było proste i naturalne. Zapłonęła świeca i oświetliła cały dom. I ciemność nie przemogła tego światła. Matka była nieufna wobec ludzi i potrafiła być niemiła, ale nie była zła ani skąpa. Ojciec był łagodny, i jak tylko światło go oświeciło, zrobiło mu się dobrze. W Stjepanie prawdziwie dokonało się narodzenie z góry. Kiedy człowiek przychodzi do Boga zewnętrznie, a w środku jest nadal martwy, to takiego człowieka nikt nie lubi. Wszystkich zwodzi i drażni otoczenie. Wewnętrzne odrodzenie jest jednak tak błogą wonią i ono wszystko rozjaśnia i nikogo nie drażni. Ono zaraża i pociąga wszystkich za sobą. Pokora Stjepana wobec rodziców przeszła także na Maszę i dwóch młodszych braci. Ojcu przestały się wyrywać gniewne słowa, matka przestała chodzić po sąsiadkach na plotki, a wieczorami Stjepan opowiadał wszystkim o Iwanie, jak się spotkali, co mówił o sobie i o Ewangelii. A Masza co wieczór przez godzinę wszystkim czytała. O Iwanie mówiła też matka, że to anioł u nich był. Kiedy Masza czytała z Ewangelii, że Boga zobaczą ci, którzy mają czyste serca, to matka powiedziała, że to znaczy, że jej serce jest nieczyste, bo nie rozpoznała anioła. Potem coś poczuła, ale pożegnała go jak zwykłego człowieka. Ach, gdyby można cofnąć ten czas i wszystko naprawić. Dziadek Stjepana, Michał Timofiejewicz Moskalenka, był znany we wsi ze swojego rozumu i umiejętności. Zajmował się kowalstwem, stolarką, szewstwem i rymarstwem. Własnymi rękami zbudował wiatrak z mielnicą. Do niego przychodzono po pomoc i radę. Ojciec Stjepana był mniej utalentowany, ale dobrze prowadził gospodarstwo, podporządkowując się swojej władczej żonie. Stjepan odziedziczył po nich kilka dobrych cech. W dzieciństwie sam robił dla siebie zabawki, a teraz pomagał w wielu sprawach ojcu. Narodziwszy się duchowo, stał się przykładem dla wszystkich w domu. Jego kazania składały się z kilku słów. Róbmy drugiemu tylko to, co jemu się podoba, co chciałby, żeby mu zrobiono. A to było proste, a jednocześnie trudne. Do tego trzeba było nie myśleć o sobie. Trzeba było dawać, służyć i kochać. I tutaj nieocenioną pomocą była Ewangelia, dobra nowina Jezusa Chrystusa. Nastała głęboka jesień. Prace polowe się zakończyły, było więcej wolnego czasu. Wszyscy pragnęli słuchać Ewangelii i chcieli się nauczyć sami czytać. 12-letnia Masza zaczęła codziennie uczyć brata czytania i pisania. Stjepan uczył się szybko. Wkrótce zaczęli do nich przychodzić sąsiedzi i ciocia Ira z wujkiem. Masza nadal czytała sylabami, ale przygotowując się do kolejnego czytania, ćwiczyła w szkole po kilka razy kolejne rozdziały i czytała wszystkim,
na początku koleżankom, a później całej klasie. Nauczycielka pozwoliła jej to robić i czasem sama siadała z boku i słuchała. Aniszczenka powiedział na pożegnanie Stepanowi o braciach na drugim brzegu Dniepru. Tam można było dostać Nowe Testamenty i poznać się z ewangelistami. I Stepan, za pozwoleniem rodziców, udał się tam. Później bywał tam coraz częściej. W tym czasie ewangeliści pozwalali głosić także tym, którzy nie byli jeszcze ochrzczeni. Więc Stepan, choć był analfabetą, stawał na mównicy i cytował z pamięci miejsca ze Słowa Bożego. W tamtych czasach ewangeliści nie określali się według przynależności do społeczności. Czytanie Ewangelii było głównym znakiem rozpoznawczym, a życie według niej było najdoskonalszą miarą, najbardziej nieomylną. Szukając swoich, ewangeliści często pytali: kto tu u was czyta Ewangelię? Ludzie ci mieli jeden cel – żyć według Ewangelii, rozpowszechniać ją, dawać ludziom radość, dawać możliwość żyć według woli Bożej. Wkrótce żywa i aktywna natura Stepana zaczęła domagać się czegoś więcej. Nie wystarczało powiedzieć ludziom słowo, trzeba było jeszcze dać im tę książkę. I umówił się z przyjaciółmi ze Smiałego, że pomogą mu w tej sprawie. I tak rozrastał się bujny figowiec, wypuszczając wciąż nowe gałęzie i korzenie. I tak po śladzie zostawionym przez pierwszą kroplę wypuszczoną przez Iwana Aniszczenkę pojawiało się wesoło i radośnie coraz więcej nowych kropel, które zlewały się w jeden potok płynący do życia wiecznego.